Cześć, witajcie na moim kanale. Widzimy się po spotkaniu w Mielcu. Stal Mielec wygrała 2-1 z Koroną Kielce. Zanim jednak krótko o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, a także kliknijcie w dzwoneczek. Nie zapomnijcie także o lajkach w górze pod materiałem. No cóż, mecz pięknych bramek, a na pewno przepięknym trafieniem popisał się pomocnik Korony Kielce, a więc Kirylo Petrow, który otworzył wynik w tym meczu i zdecydował się na niekonwencjonalne zagranie, bowiem na własnej połowie piłka była ustawiona, kiedy właśnie ukraiński pomocnik Korony Kielce uderzył za kołnierz Bartosza Mrozka. Wypożyczony bramkarz z Lecha kompletnie się tego nie spodziewał i gdzieś tam był zmuszony do tego, by wyjąć piłkę z siatki. Na pewno mamy mocną nominację do bramki sezonu. Oczywiście wszyscy wspominają to trafienie Lukasa Podolskiego z meczu Pogoń Górnik. No myślę, między dwoma tymi bramkami rozstrzygnie się ewentualnie to trofeum za najpiękniejszego gola w Ekstraklasie w tym sezonie. Patrząc jednak na to spotkanie, no to na pewno musimy pochwalić Stal Mielec, bo przede wszystkim to jest taka konsekwentna gra i cały czas pressing, i cały czas ciśnienie, nawet kiedy już zdobyli te dwie bramki podopiecznik Kamila Kuzery, no to cały czas był w ogień w oczach mielczan i taka bezkompromisowość. No przede wszystkim też świetne zawody Kamila Kruka, a więc obrońcy, który może popisać się, czy właściwie poszczycić się dubletem, bowiem dwie bramki właśnie na koncie tego piłkarza, który trafił do Mielca z Zagłębia Lubin. Fantastyczne przede wszystkim stałe fragmenty gry, a więc wraca Stal Mielec, ta stara, dobra Stal Mielec z jesieni, kiedy wtedy podopieczni Adama Majewskiego straszyli wszystkich w Ekstraklasie właśnie stałymi fragmentami. Wiadomo, że ten zespół jest troszeczkę przemodelowany, przede wszystkim kto inny odpowiada za wyniki, a więc Kamil Kiereś. Natomiast tchnął ewidentnie w tę drużynę nowego ducha i mimo, że nie ma kilku piłkarzy typu właśnie Said Hamulić, no to Rauno Sapinen odżył i no też Domański, nie chcę oczywiście nikogo pominąć, ale generalnie cały ten kolektyw wygląda fantastycznie. Generalnie mecz był bardzo atrakcyjny i to było takie spotkanie drużyn, które odczarują na wiosnę, albo przynajmniej w tych ostatnich kolejkach, bo przecież w stali zawirowania, zmiana trenera, natomiast ostatnie te tygodnie naprawdę mogą się podobać. Natomiast Korona to też była drużyna, która no przyjechała tutaj powalczyć, na pewno nie o punkt, tylko o komplet. No i też fantastyczny anturaż, no bo przecież właśnie komplet też widzów na stadionie w Mielcu mogło się podobać, bo cała grupa właśnie kibiców z Kielc wyjazdowa przyjechała dzisiaj na Podkarpacie. Ostatecznie wynik to 2-1. Bardzo ciekawy mecz, który dosłownie przeleciał w migiem, więc no tylko takich spotkań więcej w naszej Ekstraklasie. Ja Was serdecznie zachęcam do przycisku subskrybuj, to jest ten magiczny czerwony guzik na dole, a także do naciśnięcia dzwoneczka, łapki w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.